Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chcę mówić o książce Aleksandry Młynarczyk-Gemza pod tytułem Zapiski wariatki. Tak wygląda jej okładka tej książki. I teraz słów parę odnośnie mojego lekturowego trybu. Otóż charakterystyczny jest kontrast między zdjęciem na okładce, a tym schowanym zdjęciem autorki, jakby były to dwie różne osoby. Wydaje się, że ta książka została napisana jakoś wcześnie, można powiedzieć, kiedy autorka była jeszcze młoda, kiedy te przeżycia, które opisuje, były jeszcze świeże. To pierwsze zdjęcie z okładki bardzo trafnie jest charakterystyczne dla tych zapisków. Dodam, że książka została wydana przez prestiżowe wydawnictwo Znak w tym roku w Krakowie. Bardzo pochlebnie o niej piszą rozmaici krytycy literaccy na skrzydełkach okładki. Sama autorka przedstawia się jako artystka po ASP. Zapiski wariatki odsyłają ten tytuł odsyła do na przykład notatek z podziemia Dostojewskiego czy zapisków z Domu Umarłych. A drugi człon tego tytułu, czyli owa wariatka, z pewnością nasuwa trop Lotu nad kukułczym gniazdem, czy też Szklany klosz Sylwii Plath. Czy na przykład też można powiedzieć o obłędzie Jerzego Krzysztonia. Ten nurt, dajmy na to, literatury, umownie ją nazwijmy, psychiatrycznej. Ja mam takie dwa odczucia jakby związane z tą książką. Otóż pierwsze jest takie, że czytało mi się ją bardzo dobrze. Ona mnie rzeczywiście wciągnęła i wydaje się, że rzeczywiście jest to bardzo dobrze napisana książka. Oddaje ona takiego rozwibrowanego, nieco szalonego, rozedrganego ducha obecnych czasów, gdzie wszystko jest bardzo pomieszane, kotłuje się. No i w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o przetrwanie, w tym głównie o przetrwanie ekonomiczne, bo z tym też, z tego rodzaju przetrwaniem zmaga się bohaterka tej książki, którą możemy niewątpliwie utożsamić z jej autorką. Te zapiski nie są do końca całkiem serio, w zasadzie w ogóle powiedziałbym, nie są serio. Są raczej takim ironicznym przymrużeniem oka. Jest to puszczone oczko do zjawiska choroby psychicznej, która przecież jest czymś bardzo trudnym, bardzo ciężkim do przepracowania i bardzo nieprzyjemnym. Więc podanie choroby psychicznej, nazwijmy to na wesoło, byłoby jakimś zabiegiem oswajającym tę traumę choroby. Bohaterka jakby bawi się swoją cielesnością, również swoją psychicznością, bawi się rozmaitymi związkami, bawi się relacjami rodzinnymi. Można powiedzieć, że o ile rozróżnienie na homo seriosus i homo retoricus byłoby w dalszym ciągu obowiązujące, to niewątpliwie autorka by była po stronie homo retoricus, człowieka
ironicznego, człowieka, który do życia nie podchodzi na serio. Tylko nie do końca zgadzam się jakby z takim stwierdzeniem o arcydzielności tej prozy, czy o literackim objawieniu, choć rzeczywiście ten język jest przekonujący, ale wydaje mi się, że jest on przekonujący w ramach jednokrotnej lektury, kiedy jesteśmy zaskoczeni czymś tak całkiem innym podejściem na antypodach podejścia tradycjonalnego, niewątpliwie. Jest to raczej zabawa, taka postmodernistyczna gra różnymi konwencjami. Skontrastowana, jak już powiedziałem, z samą traumą choroby psychicznej. I daje to efekt zaskakujący. Daje to efekt, który budzi z jednej strony pewien rodzaj fascynacji, zainteresowania, ale koniec końców budzi też rodzaj emocjonalnego współczucia. Ja byłem, można powiedzieć, nawet wzruszony tym, ile ta bohaterka musiała przejść w swoim życiu, ile rozmaitych trudności musiała pokonać. I to wszystko jakby wydaje się w tej konwencji nieco ironicznej, nieco żartobliwej, taką zasłoną, można powiedzieć, jakby bohaterka mówiła, to nic takiego, po prostu takie jest życie, więc najzdrowszy stosunek do życia to nie brać go na serio, być jakby cały czas takim szulcowskim, ironicznym koboldem, który wie, że prawda jest w sumie sprawą konwencji, jest rodzajem przesłony, zasłony albo maski, albo jak chciał Nietzsche, jest ruchliwą armią metafor, która donikąd nie prowadzi. Ale właśnie te zapiski wariatki, prowadzą do tego, co można nazwać życiem samym. No bo jest to książka jakby próbująca uchwycić czy pochwycić życie hic et nunc, na gorącym uczynku, jakby zatrzymać je, ale nie w formie poetyckiej, ale w formie takiej rozwibrowanej, galopującej frazy, nieco szalonej, nieokiełznanej, w której bardzo dużo się dzieje różnych zaskakujących rzeczy, czasem sprzecznych, czasem rozczulających, a czasem po prostu prowadzących do rozpaczy, kiedy bohaterka ląduje po raz kolejny w szpitalu psychiatrycznym i to na własne życzenie. Więc jest to z jednej strony jakaś historia choroby, ale też historia zmagań życiowych. Dodam, że bohaterka nie tylko świetnie radzi sobie ze słowem, ale świetnie radzi sobie, jak opisuje, w życiu, podejmując kolejne prace, etaty, zatrudnienia, z których po pewnym czasie się zwalnia, podejmując kolejne związki, czy nawet opiekując się psem, czy nawet też wychodząc z przyjaciółmi czy przyjaciółkami na jakąś symboliczną lampkę wina. Oczywiście ja to mówię w sposób nieco staroświecki, próbuję jakąś ustaroświecczyć tę zdecydowanie nie staroświecką, że tak powiem, opowieść. Trudno to nazwać powieścią, chociaż jest to rodzaj takiego strumienia świadomości. Być może trzeba byłoby dać to określenie jako powieść życia, czy powieść o życiu, czy powieść o życiu w chorobie.
W każdym razie od pierwszych stron w zasadzie byłem ciekawy, co będzie dalej. Być może sprawił to język będący po stronie takiej bogatej, postmodernistycznej rekwizytorni. Język skupiający się przede wszystkim na powierzchni zdarzeń i na powierzchni relacji. Język będący z ducha, powiedziałbym, Gombrowicza. Przy czym zastanawiam się, czy te zapiski, choć niewątpliwie spontaniczne, emocjonujące, żywe i wartkie, nie zostały napisane zbyt szybko, ponieważ kiedy wracam po pewnym czasie do tej lektury, nie wydaje mi się ona aż tak atrakcyjna. Być może cały sekret tej książki polega na tym, że należy ją czytać od pierwszego do ostatniego zdania, jakby bez przerwy, będąc w rodzaju takiego nawet, powiedziałbym, psychotycznego transu czytelniczego, bo też ta książka jest swego rodzaju zapisem psychotycznego transu językowego. Także ma też bardzo ładne zakończenie, nawiązujące do motywu kolei w prozie polskiej, który jest bardzo zresztą nośny. Weźmy chociaż pod uwagę Brunona Schulza i jego motyw kolei. Tak też życie jawi się jako podróż. Podróż bardzo barwna, fascynująca, mijająca się bardzo rozmaitymi odcieniami, barwami, odcieniami emocji, dużą skalą uczuć i taką wiarą, że te słowa dokądś jednak prowadzą, że one nie są zapisane na marne, że być może niektórym ludziom zmagającym się z kryzysami psychicznymi ta książka może pomóc. Właśnie dlatego, że tak mocno trzyma się tego, co Andrzej Cechnicki, określając schizofrenię, nazwał otwartym procesem życiowym. Dodam, że autorka ma diagnozę schizofrenii paranoidalnej. I właśnie ów otwarty proces życiowy w tej książce jest możliwie najbardziej widzialny, najbardziej uwidoczniony, jakby ta bohaterka bardzo mocno trzymała się życia, które przecież non-stop płata jej jakieś figle i robi rozmaite psikusy. Ale to otwarcie na życie w zapiskach wariatki jest, można powiedzieć, bezwarunkowe. Jest również bardzo elastyczne, to znaczy bohaterka z łatwością przechodzi z jednej konwencji do drugiej, z jednej formy do drugiej, z jednej emocji do drugiej. Zmienia skóry, przebrania, maski. Jest taka heterogeniczna, plazmoidalna, nieuchwytna w zasadzie w jakiejś swojej, nazwijmy to, rdzeniowatości czy korzenności, jest po prostu taką paradą rozmaitych twarzy, z których nie wiadomo, która tak naprawdę jest tą twarzą właściwą. Ale o to się właśnie toczy chyba walka w zapiskach wariatki, co już zostało zauważone na skrzydełku i okładce. Walka o gombrowiczowskie uznanie jako artystki. Jakby to całe zmaganie z życiem, bardzo bolesne, czasem traumatyczne, czasem zahaczające o bezrobocie, nawet bezdomność, miało na celu udowodnienie światu, że nie tylko z chorobą, jaką jest schizofrenia, daje się godnie żyć,
ale również, że można w tej chorobie spełniać się właśnie jako artysta czy artystka, że można dać i zaoferować światu nawet o wiele więcej niż inni artyści, którzy jakby do tych swoich najgłębszych pokładów, można powiedzieć, nie dokopali się nigdy w obawie właśnie przed traumą psychozy, która może w jakiś nieostrożny sposób, poruszając pewne w przestrzenie niebezpieczne w psychice, wyjść na jaw i w zasadzie straumatyzować całe kolejne doświadczenie życiowe. A autorka jakby fluktuuje, można powiedzieć, jest przede wszystkim po tej powierzchniowej stronie życia, bada powierzchnię życia i ta powierzchnia, można powiedzieć, najbardziej ją interesuje. Nie interesuje ją, można powiedzieć, człowiek, ale garnitur, moglibyśmy tak powiedzieć, ponieważ to, co określa człowieka, to właśnie garnitur, sukienka, torebka, szminka, fryzura czy waga. Tak właśnie nastawienie na pewną dykcję obecną, aktualną, pewien trend obecnych czasów, kiedy to, co powierzchniowe, staje się jednocześnie powierzchowne w pewnym sensie, a to miano powierzchowności zyskuje jakiś walor paradoksalnie głębi. Nazwijmy to w ten sposób, że w tym paradzie powierzchniowych i powierzchownych zjawisk nagle zaczyna się wyjawiać, bo też w tej książce wyjawia się jakiś chyba ton, mimo wszystko serio, jakiś ton, który łaknie bliskości, przytulenia, obecności drugiego człowieka, czy po prostu tej największej niezrealizowanej tęsknoty, jaką jest miłość. Zatem cała ta, z przeproszeniem, błazenada byłaby jakimś wołaniem o zbawienie, chyba tak bym to powiedział, o zbawienie w sztuce i o zbawienie poprzez obecność. Zatem jest to jeszcze jedno spojrzenie na temat choroby psychicznej. Spojrzenie, dodam, bardzo oryginalne. Musiałbym powrócić do tej książki za jakiś czas, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak podoba mi się jak poprzednio. Sięgnąwszy po nią dzisiaj, stwierdziłem, że musiałbym jeszcze raz zacząć lekturę od pierwszego zdania, bo to właśnie pierwsze zdanie wciąga, a brzmi ono: robiąc zapiski, permanentnie choruję. Łapię wszystko. Zwykła grypa rozlewa się, pęcznieje i trwa przynajmniej 2 tygodnie. Kaszel w nocy nie pozwala spać. Padam jak mucha po antybiotyku. Modlę się tylko, żeby dosłownie go nie wysrać, żeby miał szansę zadziałać. W klatce piersiowej tłoczy mi się ocean pienistej flegmy, migdałki i gardło bolą. Tracę głos, a potem zatykają mi się uszy, jakby moje ciało strzegło tajemnicy i broniło dokończenia historii. Myślę co jakiś czas o Bogu. W rozpaczy proszę Go o pomoc. Tak zaczyna się, przeczytałem kilka pierwszych zdań i mam nadzieję, że tych, którzy oglądają ten filmik, te zdania zachęciły do dalszej lektury, ponieważ właśnie tak tę książkę należy czytać, jako poemat otwarty, który jakby od pierwszej do ostatniej litery powinien wybrzmieć w uszach, wyobraźni i w duszy, która w tym momencie w tej książce równocześnie jest ciałem. To może tyle tytułem takich uwag. Jeszcze raz pokażę tę książkę. Zachęcam do jej lektury.
No i myślę, że wypadałoby się też podzielić refleksją, jak ktoś ją przeczyta, może napisze coś pod tym filmikiem. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.